Śmietniki. No typowa nasza miejscówa. Tutaj prezentują się ludzie, którzy nas ogłupiają. To jest posiłek pożegnalny strefy. Jak ja się naprawdę tego nie mogę doczekać. Piękne. Co tak pięknie. Może być. Tylko takie dzieła, tylko w strefie, tylko. Naszej kryjówce numer 2. To jest cały plan naszej ucieczki. Wypowiedz się. Proszę. Ja ogólnie... Dokładnie tak. Generalnie uciekamy we dwie. Tam są twórczyni drugiej ucieczki, która będzie w kompletnie innej dacie. Anonimowa. Wszyscy jesteśmy anonimowi. Ta kreacja jest anonimowa. W każdym razie uciekamy z strefy, na szczęście. Tak wygląda nasz prezentujący się plan. Reszty dowiecie się z całego nagrania. Tak wygląda nasz prezentujący się plan. Dokładnie. Widzicie, czego nas nauczyła ta strefa? Dokładnie. Niszczy. Tak. Właśnie tak wyglądają szatnie i tak dalej. I tak dokładnie tak. Tak wygląda pusta kartka. Z tyłu, tak. Nie, nasz plan. Nie możemy go zgubić, bo jeżeli nauczyciele dowiedzą się o tym, dokładnie. Więc cóż, życzę mi powodzenia. Wyglądają nasze podziemia. Plan prezentuje się tak, że będziemy musieli do nich zejść. Następnie zejść do właśnie takiej kryjówki. Wspaniałym piwolem ze strefy. Tak. Co powiesz na temat naszej ucieczki? Przygotowali... Tak. Zrobiliśmy to. Tak. Może lepiej przejdźmy do rzeczy, co? Tak. Dziś... Czeka mnie ostatni dzień w strefie. Właśnie tam idę. Mam nadzieję, że cała akcja się uda. Pogodna a la lekcja. Widziałaś mema? To jest drugi powód, dlaczego ta grupa istnieje. Pokaż to. Pokaż to do filmu. Proszę cię, to będzie na YouTube. Czy okazuje się, że ona jest fejma? Tam jest imię. Czy nasz oduczyciel jest fejma? Tam jest jej wiek. Tam jest jej wiek i jej córki. Życie. Ja nawet nie mam słów. Jej ulubione potrawy? Bób i maliny. Bób.
daleką Lutzenberga i właśnie o tym wszyscy marzyli. Zasłoniłaś kadr. No to zatrzymam. Już kurde. Idź sobie, dziękuję. Najważniejszy moment, czyli ucieczka z tego miejsca. Zaraz wychodzimy, musimy tylko przeczekać ludzi, którzy są tutaj. Jest! Tak! Tak! Udało nam się uciec ze strefy. Jesteśmy z siebie dumne. Chciałabym też na koniec podziękować wszystkim osobom, które właściwie w większości tutaj poznałyśmy, bo mimo, że to była katorga, to przynajmniej fajnych ludzi poznałyśmy. Koniec ze strefą. Do usłyszenia, moje gwiazdeczki.